Witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Guide. Czas na grę. W tym przypadku This War of Mine. Poprzedniego dnia zebraliśmy sporo rzeczy. Włączymy sobie muzyczkę klimatyczną. O, dobra. Jest muzyczka klimatyczna. Wrzucimy tutaj. Ile mamy wody? Wrzucimy filterek. 12. Mało. Tym bardziej, że niedługo będą. Potrzebujemy jedzenia? Po co? Masz, idź. Zjedz. A, ty też jesteś głodny. Ty też pójdziesz zjeść. O, Marka będzie pierwszy. O, mówiłem. Dobra. Raczej jedzenia nam nie brakuje. Nie będzie brakowało. Zaraz będziemy mieć warzywa. Smutny, zmęczony tyk. Idź się połóż. Przepraszam. Dobra. Szybko biegę, to nie. Zobaczmy, ile potrzebujemy wody w ogóle. A, 4, po 4 krople wody, czy litr, nie wiem, na jeden. A chcemy zrobić 10 takich dań, czyli potrzebujemy 40 aż. Hashtag sporo. Dobra. Musimy zrobić jeszcze filtry. O, 4 sztuki, super. Dobra, wyleczona, niegłodna, wyspana. Głodny i zmęczony. Dobra, to zaraz sobie coś zjesz. Jednak ta muzyka jest dobijająca w tle. Ulala. Umie się targować. Jest. Szybko biegę. No to szybko pobiegnij. Dobra. Przyszliśmy zobaczyć, co u was słychać i podziękować. Proszę bardzo. Nie ma sprawy. Polecamy się na przyszłość. Już myślałem, że z kolejną prośbą o pomoc przyszli. No ale jak z flaszką, to flaszka zawsze na propsie. Dobra, jesteś zmęczony. A, i głodny. Idź sobie zjedz. Przynajmniej jest ciepło. No 17 stopni. A jak z 17 sztuk z ogrzewaniem? Dobra, też jest ok. Zjedz sobie. Tutaj musimy szybciutko na dół zejść. Dobra, i możesz się położyć. Dobra. Zamontuj kolejny filtr. No i zrobione. To teraz. Myślę, że możemy zakończyć ten dzień. Nie potrzebujemy nigdzie iść. Nie ma co zwiedzać. Możemy tak. Czuwaj. Śpi. Chociaż aż tylu osób nie trzeba. No to dobra. Wyśpijcie. Jedna czuwa. W sumie nie. Śpi. Czuwaj, dobra. Zostań. 21 dzień. Super. Zaatakowano nas, ale na pewno odpędziliśmy ich, także super. Jesteś głodny. Dobra, no to zjedz sobie. Zamontuj filterek. Potrzebujemy sporo wody. Jeszcze 4, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. 4 litry tak jakby. Drewno mamy, więc jak coś to na opał będziemy mieli.
Czy mamy tutaj. Czy naprawdę on przerwał to? Co za dziadyga jeden. Chora? Dlaczego? A, 6 stopni. Dobra, ty idź. Nie, dobra, zjedz. Chłopie. Ty ciśnij podrzucić do pieca. Raz. Wystarczy sztuka. Dobra, 2 sztuki wrzucę. Z drewna zrobimy sobie opał. Będzie naprawdę potrzebny, bo widzę, już zima idzie. Dobra. Weź sobie leki. Katia. Katia, lecz się. Dobra. I się połóż. 14 stopni. O, jeszcze to nie jest zadowalająca, tak jakby, temperatura. Co, naprawdę muszę jeszcze dorzucić? No, dorzucę jeszcze. 3, 4, 5, 6, 6. Nie trzeba dorzucać więcej opału. No dobra, okej. Jak nie trzeba, to nie trzeba, tylko temperatura się nie zwiększa. Cholera, może drugi potrzebujemy piec. Ciężko powiedzieć, ale ile mamy opału? 21, dobra, to idziemy. To idzie w dobrą stronę. Smutny. Marko, nie bądź taki smutny. 24. Ona, nawet nie skupiłem się, nie spojrzałem i zobaczcie. 24 stopnie już. Dobra. No. Dawaj, dawaj, bo zaraz będą pyszne marcheweczki, pyszne warzywka na zupkę. Zaraz tutaj nasz kucharz coś przypichci dobrego. Potrzebujemy wody i to jeszcze sporo. Pyk, zamontuj. Dobra. Zamontowany, koniec dnia. O, i teraz się odblokowało sporo rzeczy. Posterunek wojska. Myślę, że warto tutaj pójść. Oczywiście wiadomo, że ubijemy kogoś. Chora, niech bierze leki. Ty jesteś głodny. To ty po... Nie, ty czuwaj, a ty śpij sobie. W tym przypadku weźmiemy nóż i łom. To teren wojskowy. Ja wiem, że to teren wojskowy. Śmieci. Mamy tutaj też same śmieci. I tu też same śmieci. Co masz, że tak tutaj? Nie teraz. Przynieś więcej gorzały obywatelu. Tak zrobimy. Jest dosyć ciężko, bo chciałbym... Tak, tu jest strażnik. O! Jednak na chwilę opuszczasz posterunek. Dawaj, dawaj, dawaj. No, okej. Okay.
Ale zaraz będzie grubo, jak on to zobaczy, jak on to zobaczy. Będzie grubo. Biorę wszystko. Idź powolutku. Chyba nas nie zobaczy. Mam taką nadzieję. Same z śmieci. I teraz mam dylemat. Zejść nie mogę, bo ten mnie zauważy. Już jednego już zaciukałem. Mam problem. Mam mały problemik. O. Idziesz sobie. Idealnie. Nie, nóż, nóż, nóż. Dawaj, dawaj, dawaj. O, o, oby tylko Marko nie umarł. Nie, 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 nie. Dobij go. No i mamy problem. Marko nie żyje. O. No to mamy problem. W sumie mogłem skorzystać po prostu z karbinka. Zamontuj to, zamontuj. Uła. No to się bardzo źle potoczyło. Dobra, kucharz. Bruno. Weź marcheweczki. W sumie naprawdę to było niepotrzebne, to co zrobiłem tam w tym, w tej wojskowej placówce. Zbyt mocno chciałem zdobyć ich rzeczy. Straciłem nóż i łom i Marko. No dobra. Zrób jedzonko. Jak jesteś zmęczony, to... To się po prostu... Albo nie. Zjedz sobie puchę. O! To jest to, co... To jest ta chwila, dla której cię przyjęliśmy. Musisz spełnić swoją rolę w tym stadzie. Handlujemy czy co? Oczywiście. Proszę bardzo. Tak, marcheweczkę bardzo chętnie weźmiemy. Bardzo chętnie również co my weźmiemy? Wodę. Filtry. Ile mamy naboi? 78. No też się już przydadzą nam. No i drewno. No bo jest zima. Dostaniesz za to sporo fajek. Fajki się skończyły. Co my możemy zatem dać? Miśka. Dobra, jak nie miśka? No to... O, tego ci możemy trochę dać. Dobra. Umowa stoi. Na pewno jeszcze nam się to żarcie przyda. Bardzo chętnie weźmiemy. Tytoń, no bo musimy fajeczki zrobić. Aha, okej, okay, dobra, co za to dostaniesz? Tak, dostajesz alkohol na pewno. Kamizelkę, której nie potrzebujemy. I broń. Ale za to jeszcze będziemy chcieli naprawdę wziąć. Dobra. Czy my coś jeszcze stąd potrzebujemy? Nie, chyba więcej nie potrzebujemy rzeczy. Mamy w miarę sporo rzeczy, nie potrzebujemy więc rzeczy, mamy sporo rzeczy, bla, bla, bla.
Możesz sobie iść. Idź coś zjeść. Tyleć się połóż. Chora i smutna. Weź leki. Osiem dni zostało. Mamy sporo jedzenia, więc teraz kompletnie nic nie robiąc na pewno damy radę i przeżyjemy. No ale nie o to w tej grze chodzi, bo już w sumie teraz już jest wygrana. Będziemy mieli 16 sztuk jedzenia plus 11 konserw. W sumie 18 żarcie, bo jeszcze mamy tu do zrobienia plus 11, więc spokojnie, spokojnie przeżyjemy. I mamy również i drewno. Więc na ten moment już wygraliśmy. Ale warto jeszcze raz tam pójść. Kusimy, żeby po prostu zdobyć tam te rzeczy od tamtych wojskowych. No szkoda, że mi się nie udało po prostu, że nie zaciukało od razu tym nożem. No ale bywa. Skończmy tą noc. Szybko biegasz, więc szybko tam pobiegniesz. Głodny, smutny, chora, poleż sobie typ to i dobra, no to weź siekierę, no i weź wytrychy, na pewno ci się przydadzą, zobaczymy jak to teraz wypadnie. Aha, a dlaczego już? Dlaczego? O, już mnie hejtujecie. Dobra, okej. Okay. Tak się bawimy. To się pobawimy. Dobra, nie mam szans ani z siekierą, ani z wytrychami na nich. Dzień 23. No trudno, no nic nie zdobyłeś, to twój pierwszy dzień. Nie przejmuj się, nic się nie stało. Zjedz. Ty też zjedz. A jak się czujesz? Lekko chora dochodzi do siebie, głodna, smutna. Jejku, jaka ty jesteś problematyczna, kobieto. Zmęczony. Dobra, pobiegnij szybko na dół. Zamontuj jeszcze filterek, bo potrzebujemy. Mhm. Dobra. To będzie fajny odcinek. To jest po prostu, ale taką zrobi jadkę zaraz. Ty się połóż, jesteś zmęczony. Ty też jesteś zmęczony, ale mnie to nie obchodzi. Lekko chora, smutna, to ty się po prostu połóż. A ty idź na dół i potrzebujemy łomu. Łomu i piły w sumie, bo na pewno coś tam znajdziemy, co będzie trzeba przeciąć. Więc potrzebujemy tak, jednej piły nie, dwóch. Zrób dwie piły. Co my jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy łom i broń. I ach, no i bez sensu sprzedałem kamizelkę. Ja sprzedałem tą kamizelkę. Sprzedałem. Ojejku, szkoda. Trudno. Trudno, trudno, trudno. Okej. Dwie piły mamy. Jeszcze łom. Nie! Naprawdę? Trudno. To zrobimy wytrychy. Nie ma co ubolewać. Trochę smutno jest bez tego Marko. Jednak mimo wszystko jest smutno. Dokończ to, co musisz zrobić. Czy my możemy? Możemy. W sumie jeszcze potrzebujemy trochę warzyw, więc... więc ciśnij na górę, Bruno. Ale zaraz będzie jadka. Jestem aż podjarany po prostu. Warzywa. Ile potrzebujemy? Cztery sztuki. Cztery sztuki, proszę. Ile? Cztery. Super. Fajnie. Koniec dnia. Nie ma co tu się bardziej nad tym zastanawiać. Szukaj zapasów. Śpisz w łóżku, bo jesteś chora, ty czuwasz.
Piłę potrzebujemy, wytrychy na pewno. No i dojadki to karabin. Ale będzie. Patrzcie. Oj, będzie jadka. Dobra, 20 sztuk. Myślę, że więcej tam znajdziemy, bo to w końcu są wojskowi. Niech się jadka zacznie. A, mam te napięcie, dobra. Tu nie mam szans, póki co jeszcze strzelić. Tutaj też nie. Też nie. Proszę bardzo. Strzał. Strzelaj! Nie, nie! O, o! Dobra, śmiertelnie ranny. O cholera. Strzelaj, strzelaj, już strzelaj. Co się dzieje w ogóle? O! Przybita. To sobie pogadajcie między sobą. To sobie troszeczkę pogadajcie. I tak jak już mówiłem, już normalnie bym wygrał. Wystarczyło po prostu klikać koniec dnia, dorzucać do pieca, coś zjeść i po tym macie. Nie o to chodzi. Nie, muszę po prostu dokończyć to, co zrobiłem. Dwóch już położyłem. O ja. Przecież ja straciłem i piłę, i wytrychy, i karabin. Ale lipa. Ale lipa. Ale chyba będę mógł tam coś na pewno zebrać z nich. Dobra, i coś zjeść. Ale Lipson, ale Lipson. Bez sensu sprzedawałem te wszystkie bronie. Wiesz co? Może jeszcze się nie kłać. Tak, szybciutko jeszcze podłóż do pieca. Kobieta w końcu na chacie. Trzeba podgrzać klimat. Dobra, zobaczymy, czy Bruno też polegnie. Sorki za śmiech, ale... no, Bruno, czas na ciebie. Lekko chora, przybita, głodna. Musisz czuwać, no niestety. Musisz czuwać. Weź pistolet. A my ciśniemy. A co oni sprzyna? Nie, nie ma ciała nawet. Ech. Jest! A, tylko amunicję wzięli. Cwaniaki. Tutaj też leży? Nie, to tylko jego rzeczy. Trudno. Już jestem pełny. Otwórz po cichutku. Co my tu mamy? Bang! Rozbiłem bank. Jest woda. I co mi z tego, jak ja nie mam miejsca? Dobra, może mi się uda dokończyć robotę. Co, nie słychać, jak biegnę? No, pilnuje strażnik, pilnuje. Nie ma co.
Teraz dobre pytanie, czy jeżeli ja wsadzę tutaj, czy to zniknie, czy zostanie? Bo w sumie bez sensu to nosić, nie chcę tego nosić, a to będzie mi potrzebne. Na pewno jeszcze łom bym zostawił, a wezmę takie rarytasy jak bandaże. No i sporo tego żarcia. Okej, okay, nie mogę więcej. Trudno. Przyjdziemy to jutro. Czy następnej nocy. Nie ma sprawy. Bruno wrócił. Cieszymy się z tego wszyscy. Tylko mam nadzieję, że nikt nas nie za... Robi się bardzo zimno. Czyli jednak jest lipa. Jest lipa, jest... Nie, no przecież mamy... Mam w sumie przecież... czym palić, więc też nie ma co się martwić zbytnio. Ktoś próbował. Katia jest lekko ranna. Lekko chora, lekko ranna, przybita, zmęczona, głodna. No, no więcej nie mogłaś sobie po prostu wymyśleć. To... No dobra, masz tutaj pasztet, bo widzę. Ojejku, to co się z tobą stało? Czy to taki sweterek specjalny, bo wygląda jakby ktoś jej wyrwał. Połowa. No dobra. Proszę, Katia, musisz jeść. No, musi, musi. Zjadłaś? Na jakiś czas wystarczy. Dobra, porozmawiajcie sobie jeszcze. Katia, masz doła? Katia, czy ty masz doła? Czy ty masz doła? Ale śmiechem, żartem ja tu podrzucę do pieca, ale ojciec tak dzisiaj rozfajczył. W piecu, no dobra, no. Dobra, 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 dobra. Kończ, 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 kończ. Dostałem dzisiaj... Pozdrawiam Patryko. Dostałem dzisiaj taką informację, że zbyt dużo wymawiam słowo dobra. Ciężko mi się to przełamać w tym stylu. Dobra, od teraz będę próbował, Patryko. Czy wy możecie skończyć rozmawiać? O. Super. Wiecie, co chciałem powiedzieć. Otwórz drzwi. Pohandlujmy. Co tu masz? Masz to. Masz jakże przydatne nam drobiazgi. Książki do spalenia. Co tobie damy w zamian? Tobie damy w zamian... Aż trochę tutaj. Masz i ziółkę. Bardzo hojne z twojej strony. Teraz nagle hojne. Mowa stoi. No. To potrzebujemy. Trochę drewna. W sumie może na tym się skupimy. Najpierw. Okej. Dobra, już. Masz trzy sztuki, bardzo hojne. Zgoda, weź sobie. To potrzebuje. Tak, bo na pewno będzie chora nasza lady. Imponująca oferta, tak. Imponująco, dodaj nam to i daj trochę drobiazgów. O jedno za dużo. Zgodziłem się. Zjedz coś. No tak biegnie, tak po prostu powolnie. Zjadłaś. Syta. Cieszę się, że jesteś syta. Opatrzona. Weź leki. Ciśnij na dół. Zjedz coś i się połóż. 11 stopni. No i znowu trzeba rozpalić w piecu.
Szybciutko na dół. Dorzuć do pieca. I kładź się. Koniec dnia. 19 stopni. Jest ok. Szukasz zapasów, a ty czuwasz. Chociaż nie. Czy może. Dobra, niech śpi. No jak nam ukradną, no trudno. Ale my bierzemy nóż i ciśniemy. Lecimy po nasze zapasy. Zobaczmy, ile miejsca. Dobra, to jest. To są jedna z ważniejszych rzeczy, które chciałem wziąć, bo są istotne. Lecimy dalej. Czy tutaj ktoś idzie? Otwórzmy i się schowajmy. No, ale schowaj się. Co ty się zastanawiasz? Bruno, weź mnie nie stresuj. On zejdzie na dół, zobaczy otwarte drzwi, przyjdziesz tutaj jego i będzie po temacie. O ile się uda ten plan. Zaraz zobaczymy. Czy będzie schodził. Czy nikt tutaj już nie będzie przechodził. Jejku, tu kolejny budynek jest. Oj, mamy co robić. Czy ktoś otwierał te drzwi? A to ten, w którego strzelałem. Nie, w tą stronę. Patrzysz, kolego. Oj, oj. Tam dalej stoi. Ale bym się nadział i Bruna bym stracił zaraz. No dawaj, dawaj, o jakie emocje. No. Idziesz czy nie? Nie, dobra. Taka akcja. No zapraszam na górę. Teraz będziesz tam stać. Czy tutaj ktoś jest? Nie, nikogo nie ma. Co, nie słyszysz, jak biegnę? Najwidoczniej nie. Straciliśmy pół nocy na tą akcję. A, teraz dopiero się odwiesił. No, dobiegniesz? Zdążysz? No to super, odciął nam drogę ucieczki. No to Pawle se wymyśliłeś. Ależ super. Wraca. Idź na górę. Pro. Dobra, dobra, dobra. Ach, mam cię. No i widzisz, zabiłeś Bruno i. I proszę bardzo. Ciachnięte. Możemy iść na dół. Na spokojnie. Albo tutaj przeszukać sobie na spokojnie. Bo tutaj widzę, że nie ma chyba. Nic do wzięcia. Bierzemy wszystko. Mamy czas? Mamy czas. To jeszcze możemy. Zobaczmy, czy jest piła. Możemy przeciąć tam w sumie, zobaczyć, co jeszcze tam będzie schowane. O, bierzemy jedną piłę. Cudownie. Leć na górę, mamy czas. Tnij, panie. Tnij, panie. Już się smutny, Bruno, zrobiłeś. No co się smucisz?
twój kolega więcej zabijał. Nie był taki smutny. O, to ekstra, ale... Nie wiesz, jak tam dotrzeć. No, to ci pokażę. Dobra, wracamy. Dwudziesty piąty dzień. Mam nadzieję, że nic się nasze nie stało, bo ona chyba, z tego co pamiętam, chyba położyłem ją spać zamiast czatować. No i mamy śnieg. Dobra, nic się nie stało. Lekko chora, no to weź sobie te leki. Ty jesteś głodny, to zjedz i idź spać. Ile mamy w ogóle jeszcze? 10 sztuk opału. Styknie. Połóż się, a ty ciśnij, no bo potrzebujemy tak czy siak opału. Z czego? Z drewna. 23 sztuki. Ale zanim to zrobisz, jest maksymalnie. Koniec dnia. Czuwaj sobie, śpi. Zostajemy. 27 dzień. Jesteś głodny. Idź zjedz. Jesteś głodna. Idź sobie zjeść. Sześć stopni na chałupie. Nie za ciekawie. Dorzuć do pieca. Jak przybita, to się połóż. Maksymalnie dołóż, ile możesz. Połóż się. Nie ma czasu na leniuchowanie. A co ty chcesz jeszcze w tym życiu robić? Koniec dnia. Dzień 27. Już chyba chcę, aby oni chociaż przeżyli. Już nie będę tam w sumie szedł, nie ma po co, bo to i tak wiadomo, że będzie niezła jadka. 28. 28 dzień, 6 amunicji. Jeszcze mamy czym się bronić? Mamy 94. Kochani. Moi kochani. Dobra. Zjedzcie coś. Na spokojnie się połóż. Ty też się połóż. 13 stopni. No, nie jest na minusie, więc jest ok. Oboje leżą. Proszę bardzo. Chory, no to ty śpi, a ty czuwaj. Zostań. 29 dzień. Prawie już miesiąc. Bruno jest bardzo blady i przez cały czas kaszle. Wygląda na ciężko chorego. Ulala. Bruno, zjedz coś przede wszystkim. Dorzuć do pieca. No jak ty dbasz o chłopa? Zostaliście sami, a ty w ogóle nie dbasz o niego. Po prostu... Puchę zjadłeś. Weź sobie leki. Dożyć do tego pieca. Głodna. Zjedz. No ty się połóż. Bierzesz leki. No i możesz się spokojnie położyć. Noc. Czuwaj, tym razem ty śpij w łóżku. Zostań. Dzień 30. Patrzcie, a ja myślałem, że do 30 nie mogliśmy spać, bo Katia płakała całą noc. Niewyspany, głodny, chory, przybity.
To idź coś zjeść. Weź leki, dorzuć do pełna. No i co? I możesz się położyć. Dobra. Dobra, 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 dobra. Czuwaj i śpi. 31 dzień. Ojejku. Wcześniej jak ja grałem, to tylko do 30 dnia się grało. Więc teraz widzę dłużej. No to nie fajnie. Nie, idź podłóż. Mam jeszcze co podkładać. Mamy 19 sztuk, dajcie spokój. Sporo rzeczy do palenia. Podrzuć. Chociaż niech. Dobra, w sumie już niech tylko oni przeżyją. Czuwaj, śpi. 32. Jejku. Zaatakowany nas, ale Bruno jest lekko ranny. Zjedz coś, Bruno. No i myślałem, że to będzie taki prosty scenariusz, że dożyjemy 30 dnia i to będzie po temacie. Znaczy jeszcze mamy jedzenie, więc nie mam co się jeszcze stresować, ale już powoli jest chyba trochę ciężko. Weź leki. Się połóż. Dorzuć do pieca. W sumie się połóż, jutro się najemy. Tam jeden dzień to nie padniesz z głodu. Nic się tobie nie stanie. Koniec dnia. Czuwaj, śpij w łóżku. 33. Uła! Noc była spokojna. To się połóż. O! Nie potrzebuję więcej snu. Widzę, że wyzdrowiałeś, jest troszeczkę lepiej. Zjedz sobie na spokojnie. I możemy zakończyć ten dzień. Tym razem ty czuwaj. Ty śpi. Zimne dni minęły. 34 dzień. No i bardzo fajnie. Zjedz sobie coś, też sobie coś zjedz. Dorzuć do pieca. Możesz się położyć. Zjadłaś czy nie? To zjedz sobie konserwę. Koniec dnia, noc. Czuwaj, śpi. 35. Zaatakowano nas. Dalej na luzaku. Gdzie ty idziesz? Zmęczony. Spokojnie się połóż. Zima minęła. No i koniec dnia. A ty czuwaj, a ty sobie zostań. 36. wzrost przestępczości. Mnie to wcale nie rusza. Możesz się położyć, możesz się położyć. Czuwaj, śpi. A, mamy tyle rzeczy, że już 37. dzień jest, a my dalej nie musimy iść na żadną wyprawę. Bardzo głodna, no to jak jesteś bardzo głodna, to bardzo i coś zjeść.
Zjedz sobie jeszcze jedną sztukę. Zjadłaś? O. Zjedz jeszcze sztukę. Leć się położyć. Ok. Koniec dnia, 37. 37 dzień. Śpisz, ty czuwasz. 38 dzień. Jak już jesteś, to coś sobie zjedz. Głodny, czuwaj, ty sobie śpi. Dzień 39. Okej. Skradzione przedmioty, jednak. Ojejku, jesteście radni. No to już się szybko opatrzyć. No ty powoli biegnij, bo zanim Bruno się wyleczy, to trochę minie. Leć się położyć. I ty się wylecz. Koniec dnia. Możecie oboje w sumie spać w łóżku, moim zdaniem. Mam nadzieję, że tu się chyba nic nie stanie. W sensie nikt nas nie zaatakuje. Zaatakowano nas. No trudno. Zjedz coś. Leć się. Oboje się musicie opatrzyć. Zjedz coś. Dzień 41. Zaatakowano nas. Lekko ranna. Ty tylko głodny jesteś. No dobra. W sumie, żeby nie mogli nam ukraść żarcia, my już je przygotujemy. Bruno, weź warzywka. Ciśnij do kuchni. Chyba stać nas na... No, 10 sztuk. Proszę bardzo. Możemy skończyć dzień. Możesz czuwać, możesz spać. 42. Wow. Zaraz na to wyjdzie, że będziemy musieli. Jednak kradną. Zjedz coś, żeby nie mieli co ukraść. Też coś zjedz. Zjedliście, to ty się połóż. No, nie mają co już kraść. Czuwaj, czuwaj. Tym razem nic nie zabierzecie. 43 dzień. Zjedz coś. Ty się możesz położyć. O proszę, ten odcinek będzie jednak naprawdę długi. Skradzione rzeczy. A zobaczmy, co się stanie, jak ja zduszenie przestępczości. Dzień 45.
bardzo zmęczona. Tak, jesteś bardzo zmęczona, to. To się po prostu połóż. Nasz Bruno jest bardzo głodny, więc musimy go nakarmić. I koniec dnia. Wojna dobiegła końca. Udało ci się przetrwać. No i teraz krótka historia o tym, co się działo. Końcówka była dosyć szybka, bo już no, w sumie wiedziałem, że sądziłem, że mi się uda, więc już po prostu szybko przechodziłem z dnia na noc. Dziewczyna w niebezpieczeństwa. Marco nie uratował dziewczyny przed pijanym żołnierzem. Pogrzebani żywcem. Pocisk trafił w pobliskie. Część mieszkańców została uwięziona pod gruzami. Paweł pomógł ich wyciągnąć. Marco okradł kogoś, zabierając prawie wszystko, co mieli. Dzień 8. 10. Marco zabił bandytę. No to chyba dobrze. Nasi mili sąsiedzi poprosili nas o pomoc w umocnieniu ich schronienia. Z przyjemnością im pomogliśmy. Marco został zabity, szukając zapasów. To była moja pycha akurat, jeżeli chodzi o... Chciałem zobaczyć i spróbować, czy da radę. Wojskowym. Został zabity, szukając zapasów. No tak samo Pawle. Zawieszenie broni. 45. dzień. Przeżyliśmy 45 dni. Moja historia wyglądała w to w taki sposób. Jeszcze krótka historyjka. Za swe zasługi Marco otrzymał jedną nagrodę. Płytki grób. Może jego żona i córki kiedyś go odnajdą, o ile same przeżyły. Niestety Pawle nie przeżył, czy jego rodzina odwiedzi jego grób, czy też pomyśli o powrocie do Pogoren. Okaże się zbyt bolesna. Czy zmarłych to w ogóle obchodzi? Katia wykorzystała swoje kontakty, odnalazła rodziców w obozie dla uchodźców za granicą. Sprowadziła ich z powrotem do miasta i pomogła odbudować dom. Niedługo potem opublikowała swój dziennik z czasów wojny, który stał się bestsellerem i zwrócił uwagę całego świata na los cywilów w czasie wojny. Gdy ogłoszono zawieszenie broni, Bruno wyruszył szukać swojej przyjaciółki. W jej dzielnicy toczyły się wyjątkowo ciężkie walki. Większość domów obrócono w ruinę. Dziewczyna ukryła się jednak w piwnicy. Mimo wszystko przetrwała wojnę i bardzo się ucieszyła, że Bruno także przeżył. Przyjaźnią się do dziś. Fajnie ta historia wyglądała. Fajnie mi się w tą gierkę grało. Jeżeli chcecie, żebym jeszcze pociągnął kilka, albo chociaż jedną serię, jakąś inną postacią, albo może nawet widzę, jest This War of Mine Stories, czyli jakiś dodatek. Bardzo chętnie zagram, nagram, a tymczasem dzięki wam za oglądanie, cześć.